Kochani, przepraszam, że tak późno. Po pierwsze, to taki mały eksperyment, bo tym razem nagrywam w domu z wielu powodów. No i tutaj tłem będzie taka moja niewykończona jeszcze praca przedstawiająca moje psiaki. Także zobaczymy, ponieważ pogoda robi się coraz gorsza, coraz trudniej nagrywać na zewnątrz, więc jeśli to wypali, to może będę mogła nagrywać w domu, co jest oczywiście o wiele bardziej komfortowe. Dlaczego tak późno? No cóż, miałam sporo do roboty, a jednocześnie był to taki bardzo specjalny dzień, dlatego że dzisiaj odwiedziło mnie aż dwóch świętych Mikołajów. I chciałam bardzo serdecznie podziękować pani Reni i panu Sławkowi, którzy po prostu odwiedzili mnie i zjawili się jak prawdziwi święci Mikołaje z prezentami, co dla mnie było takim bardzo wzruszającym momentem. I chciałam im bardzo, bardzo podziękować i chciałam wam jeszcze powiedzieć, do jakich wniosków doszłam, że widząc taką bezinteresowną życzliwość, jestem zdania, że mimo wszystkich strasznych prognostyków Polska przetrwa, bo są właśnie tacy ludzie, bo są ludzie, którzy są wrażliwi i dobrzy, ludzie, którzy są życzliwi. I jeśli nie zmieni się Polaków, nie zabierze się im tego poczucia wspólnoty, chęci pomagania, to Polska przetrwa i może będzie tak, jak zapowiadał ojciec Klimuszko. Będzie to kraj od morza do morza, który innym będzie dawał przykład. Podobne rzeczy widzi się we Włoszech i coraz silniej powraca tożsamość narodowa, a ja chciałam wam jeszcze przypomnieć, że zjednoczenie Włoch zaczęło się za króla piemontskiego Karola Alberta, który był wnukiem Franciszki Grasińskiej, naszej arystokratki, nie królewny, ale arystokratki. Ja zresztą kiedyś chciałabym wam opowiedzieć o rodzinie Grasińskich, ponieważ bardzo dawno temu, jako początkująca dziennikarka, przygotowywałam materiał o stadninie w Krasnem, które od pradawnych czasów było taką główną siedzibą Krasińskich i gdzie do dzisiaj zachowało się motto, zawołanie rodu Amor patrie nostra lex et in deo nostra spes. Miłość ojczyzny jest naszym prawem i ufamy w Boga, Bogu. I wiecie, to być może ta polskość jest przekazywana także do innych krajów przez pewne zachowania, przez pewną wiarę. I chciałam wam powiedzieć, że w chwili obecnej warto przypomnieć takie bardzo kontrowersyjne prawo, które pozwalało jednej osobie, która nie wyrażała zgody, uniemożliwić podejmowanie pewnych decyzji. I wiecie oczywiście, o co chodzi. Chodzi o słynne liberum veto. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak to należy tłumaczyć. To nie jest wolne veto, ale to jest po prostu zawołanie. I jako wolny człowiek nie pozwalam. Przez wiele wieków nikt z tego prawa nie nadużywał i trudno było tworzyć wszelkiego typu kliki, koterie, które działały dla własnego dobra. Niestety w czasach, kiedy na Polskę zaczęły wywierać wpływ rządy sąsiedzkich krajów, czyli Prus i Rosji, głównie od czasów Katarzyny Wielkiej, to zaczęto tego prawa nadużywać, a wprost przeciwnie, zaczęto je wykorzystywać przeciwko dobrym dla narodu ustawom.
Ale samo założenie liberum veto to było właśnie, była to możliwość głosem jednego posła przeciwstawiania się nieuczciwym działaniom. I warto to pamiętać, że Polska miała takie prawo, później źle wykorzystywane, jednak początkowo bardzo istotne i korzystne nawet. Dobrze, a teraz czas na dzisiejsze wiadomości. No i cóż, taki, o czego, czegoż może by się dowiedzieć? Otóż taką, powiedzmy sobie, informacją numer jeden w ciągu weekendu była informacja dotycząca giełdy kryptowalut, która się nazywała FTX i która właśnie zbankrutowała. I tutaj zbankrutowała jeszcze w takiej atmosferze wielkiego skandalu, ponieważ jej założyciel, pan, który się nazywał Sam Bankman-Fried, był bardzo silnie zaangażowanym działaczem lewicowym, który był drugim sponsorem ruchów lewicowych, w tym Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, drugim po Jerzym Soroszu. Także wiadomo, że był on takim orędownikiem wszystkich zielonych agend, takich między innymi inicjatyw jak Carbon Plan, Giving Green, czy wreszcie Good Food Institute, który oczywiście popierał wytwarzanie alternatywnego mięsa. Cóż wiadomo? Wiadomo, że ostatnio na wybory, tak zwany midterm, ów pan, którego majątek jeszcze na początku tygodnia szacowano na ponad 16 miliardów dolarów, przeznaczył 40 milionów dolarów na sponsoring polityków, z czego republikańscy kandydaci otrzymali 235 tysięcy 100 dolarów, no a cała reszta z 40 milionów trafiła do kieszeni kandydatów demokratycznych, w tym właśnie słynnego pana Johna Fettermana. To jest ów pan, który jest po wylewie i który ma kłopoty ze zrozumieniem wymawianych słów i z wyartykułowaniem swoich wypowiedzi. No cóż, nie będziemy tego komentować. Ale to nie koniec wszystkich afer związanych z nazwiskiem Sama Bankmana-Frieda, który, jak wiadomo, nie zadowalał się własnym bardzo wysokim majątkiem, ale korzystał z kont swoich klientów i okazało się jeszcze, że firma ta, która miała wspierać walczącą Ukrainę, pieniądze, które były wpłacane na rachunek krypto, które to fundusze miały służyć zapewnieniu odpowiedniego wsparcia dla Ukrainy, zostały również przeznaczone dla lewicowych ruchów. Także jest to ogromny skandal i jeszcze raz wskazuje na to, że trudno mieć zaufanie do instytucji finansowych. Co będzie dalej? No cóż, zobaczymy, przyszłość pokaże. Kolejna sprawa to ciągle powracający temat wyborów. Tutaj dość głośno wypowiada się czołowy komentator polityczny telewizji Fox News, Tucker Carlson, który zaczął zadawać wiele ciekawych pytań w swoim programie Tucker Carlson Show, który jest, no powiedzmy sobie, zdecydowanie niezależnym kanałem, używając włoskiego określenia,
to można powiedzieć, że Tucker Carlson nie ma owłosionego języka, czyli nie bawi się w delikatne określenia, tylko mówi po prostu jasno o sprawach, które go niepokoją z punktu widzenia obywatela amerykańskiego. I w tej chwili dość jasno stwierdził, że w jego opinii rząd pragnie, aby wszelkie wybory, nawet te, które są kontrowersyjne, były przyjmowane przez Amerykanów w sposób bierny, bez reagowania i że nie należy się nad tym zastanawiać. Pytania, które zadaje Tucker Carlson, są związane przede wszystkim z sensownością wykorzystywania maszyn do liczenia, które, jak wam mówiłam, sprawiły, że obecnie uzyskuje się, trzeba o wiele dłużej czekać na wyniki niż w przypadku liczenia ręcznego, które miało miejsce praktycznie przed 20 laty, do końca XX wieku. Natomiast nie ma wątpliwości, jak wykazały rządowe raporty, uniknięcia możliwości zhakowania owych maszyn. I tutaj Tucker Carlson nawołuje do powrotu do papierowych kart do głosowania i jednocześnie do likwidacji wyborów korespondencyjnych, ponieważ jeśli osoby byłyby niezdolne do oddania głosu, to praktycznie komisja powinna do nich przyjechać, powinno się głosować w szpitalach na przykład, tak jak kiedyś miało to miejsce w Polsce. Także wtedy po prostu można zapewnić weryfikację takich głosów i tożsamość osoby głosującej. Także tutaj Tucker Carlson jest dość zdecydowany w swoich wypowiedziach i jeszcze cytuję właśnie przypadek Francji, gdzie maszyny do głosowania są zakazane i głosuje się ręcznie, co nie przeszkadza w ogłoszeniu wyników wyborów już pierwszego dnia. I tutaj jeszcze jest kilka ciekawych faktów. Tutaj między innymi wypowiada się pan Justin Hart, autor książki Gone Viral, który podkreśla, że zmiany wprowadzone w okresie zarazy zostały uznane i dopuszczone przez 17 stanów, z których tylko 9 powróciło do normalnych procedur. 8 stanów zachowało procedury obowiązujące w okresie zarazy. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na pewną rzecz, ponieważ są już znane niektóre wyniki dotyczące osób głosujących w siedzibach wyborczych i porównania z głosami osób głosujących korespondencyjnie. I mamy tutaj taki dosyć wyraźny przykład ze stanu Pensylwania, w którym, jak wiecie, pan John Fetterman, o którym przed chwilą wspominałam, pokonał znanego lekarza pochodzenia tureckiego, doktora Oza. I tutaj jak to wyglądały głosy oddane bezpośrednio w siedzibach wyborczych, a mianowicie na pana Fettermana zagłosowało podobno 1 700 000 wyborców, podczas gdy na doktora Mehmeta Oza 2 200 000. Także no cóż, wydaje się, że jest to bardzo dziwne, że aż taka jest różnica po policzeniu głosów korespondencyjnych. I też co ciekawe, ponieważ z wyników podanych przez wiele stanów, to praktycznie ogromna większość demokratów głosuje korespondencyjnie.
I tutaj wydaje się, że to bardzo zastanawia. No cóż, tak Monmouth University przeprowadził badania wśród Amerykanów, pytając ich, czy mają zaufanie do instytucji wyborów w tej formie, jaka jest obecnie. I na to pytanie 1/3, czyli 32%, powiedziała, że nie wierzy w uczciwość wyborów. I to dotyczy wszystkich Amerykanów. Natomiast aż 61% wśród tej grupy zadeklarowała przynależność do Partii Republikańskiej. No cóż, wszystko wydaje się, że brak zaufania jest związany z tym, że mogą istnieć siły, praktycznie nic nie przeszkadza temu, aby istniały siły, które mogą wpływać zarówno na ustalanie praw, czyli na proces prawodawczy, i jednocześnie zmieniać bądź manipulować obowiązującymi prawami, a także kontrolować przepływ informacji. Wiąże się też, no, to w pewnym stopniu z jawną korupcją i przekładaniem interesu korporacyjnego nad interes narodowy. Takie są odczucia większości Amerykanów. Na ten temat wypowiedział się magazyn Time. No, trudno nam to komentować. Ja, jak powiedziałam, ograniczam się do przekazywania Wam danych. Kolejna kwestia, o której się mówi, to wypowiedzi osób zarządzających CDC, czyli jedną z podstawowych organizacji w Stanach, nie organizacji, ale instytucji w Stanach Zjednoczonych zajmujących się chorobami zakaźnymi, które ogłasza aż potrójną epidemię w tym roku, a mianowicie ma to być epidemia grypy, wirusa celebryty i wirusa górnych dróg oddechowych, określanego jako RSV, który do niedawna był uznawany po prostu za wirus powodujący zwykłe przeziębienie. Wiadomo, że przeziębienie u osób o słabym systemie odpornościowym może być bardzo groźne. A więc, któż znajduje się w tych grupach? Oczywiście dzieci, które jeszcze nie wykształciły odpowiednio silnego systemu immunologicznego, bo o tym trzeba pamiętać, że dziecko, póki żywi się tylko pokarmem matki, otrzymuje odporność od matki. W momencie, kiedy zaczyna spożywać inne pożywienie, to właściwie ta odporność od macierzysta się kończy i musi dopiero stworzyć swój własny system odpornościowy, więc maleńkie dzieci są dużo bardziej wrażliwe na wszelkiego typu objawy zaziębienia spowodowanego przez wirusy, a druga grupa to ludzie chorzy i ludzie starsi, gdyż niestety z wiekiem system odpornościowy słabnie, no i warto go wzmacniać w miarę naszych skromnych możliwości. Także zapowiedziano nowy preparat, nowy eliksir, który właśnie ma zapobiegać temu nowemu wirusowi, który, no cóż, istniał zawsze, ale w tej chwili zwrócono na niego szczególną uwagę. I między innymi zachwala się produkowaną przez pewną firmę z powiązaniami także niemieckimi, iż firma ta ma już tak wspaniały preparat, który ma być podawany kobietom w ciąży, tak aby ich dzieci rodziły się już odpowiednio zabezpieczone.
Ja tego nie komentuję. W każdym razie zaleca się poddanie się odpowiedniemu czipowaniu, które ma zabezpieczać przed grypą, przed wirusem celebrytą i przed wirusem RSW. No cóż, wydaje się, że niestety co roku, kiedy na półkuli północnej temperatury się obniżają, kiedy pogoda jest zmienna, kiedy trudno nam się dostosować, to z reguły pojawia się fala przyziemi. W niektórych latach jest silniejsza, w innych jest słabsza. Pamiętajmy, że wirusy są bardzo, podlegają częstym mutacjom i mają też różne objawy, które się zmieniają z upływem czasu. W niektórych latach grypa może być bardzo groźna, w innych przebiega w sposób niemalże niedostrzegalny. Także jak będzie, no cóż, bardzo to trudno przewidzieć i przypominam, że dotychczas nie udało się uzyskać naprawdę skutecznego zabezpieczenia aktywnego przeciwko chorobom wirusowym właśnie ze względu na te mutacje i dotyczy to przede wszystkim chorób wirusowych atakujących górne drogi górne i dolne drogi oddechowe. Także, no cóż, czy sianie strachu pomoże? Niewątpliwie znowu warto przypomnieć łacińskie powiedzenie i specit cui prodest, a w tej chwili niektórzy zwracają uwagę, że niekoniecznie ogromna ilość osób zaczipowanych stanowi o bezpieczeństwie danego regionu. Podaje się tu przykład stanu Maine w Stanach Zjednoczonych, który był jednym z krajów o największym procencie osób zaczipowanych i właśnie tam w tej chwili jest najwyższy poziom hospitalizacji związanych z problemami z górnymi drogami oddechowymi. No cóż, zobaczymy, jak to będzie. Kolejna sprawa, również dotycząca rynku zdrowia, a mianowicie chodzi o badania, które wskazują, jak duże zagrożenie sprawiają tak zwane e-papierosy i fakt, że owe preparaty, które mają ułatwić ludziom rezygnację, odejście od nałogu palenia, a więc nie tylko e-papierosy, ale także spraye nikotynowe, gumy do żucia z nikotyną czy podobne preparaty, niestety mają bardzo dużo działań ubocznych i właściwie nie rozwiązują podstawowego problemu, a mianowicie uzależnienia. Ponieważ niestety spożywanie nikotyny w jakiejkolwiek formie uzależnia, a badania wykazują także, że niestety jakiekolwiek uzależnienie w połączeniu ze stresem owocuje bardzo dużymi problemami. Wiadomo już, że w Stanach Zjednoczonych e-papierosy są przyczyną śmierci przynajmniej 70 osób, i co jest udowodnione, i tu chodzi o coś konkretnego. I przypomnijmy jeszcze, że historia papierosów to historia jednego z największych kłamstw medycznych, ponieważ bardzo długo przekonywano opinię publiczną, głównie dzięki wypowiedziom poważnych albo uważanych za poważnych luminarzy medycyny, że palenie nie dość, że nie jest szkodliwe, to jeszcze ma dobroczynny wpływ na niektóre choroby, takie jak astma.
No cóż, w tej chwili chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że palenie, a przede wszystkim spożywanie nikotyny nie jest dla ludzkiego zdrowia obojętne. Mam wrażenie, że warto sobie przypomnieć właśnie kwestie, kiedy to tłumaczono, że nie ma absolutnie żadnego ryzyka związanego z paleniem papierosów. Jeszcze wcześniej była kwestia związana z jedną z najwybitniejszych uczonych, a mianowicie Marią Skłodowską-Curie, która bardzo przyczyniła się do wykorzystania praktycznego pierwiastków promieniotwórczych i do wykorzystywania ich do tak zwanych zdjęć rentgenowskich. Niestety zmarła ona wskutek bardzo silnego napromieniowania, także nawet jej notatki muszą być odpowiednio zabezpieczone, bo są radioaktywne, a została ona pochowana na paryskim Panteonie w specjalnej ołowianej trumnie. Notabene jest ona jedną z dwóch osób, które uzyskały Nagrody Nobla w dwóch dziedzinach i jedyną kobietą pochowaną w paryskim Panteonie. Także warto o tym pamiętać, ale o co chodzi? Otóż wtedy, kiedy pojawił się rad, również tłumaczono, że jest on bardzo zdrowy i między innymi zalecano kosmetyki z dodatkiem radu. Jak one działały? No cóż, nie będziemy na ten temat wypowiadać się. Dzisiaj to najważniejsze wiadomości. Bardzo przepraszam, że tak późno, ale tak się ułożyło. Raz jeszcze dziękuję serdecznie, z całego serca świętym Mikołajom, którzy mnie odwiedzili. I chciałam powiedzieć, że naprawdę cudownie było Was poznać. To dla mnie wspaniałe doświadczenie, które na pewno będzie mi pomagało, dlatego że widzę, że ta moja prasówka, taka no, oczywiście wykonana w sposób bardzo prymitywny, w takim maleńkim mini studiu, to jednak się przydaje. Także raz jeszcze bardzo, bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.